Trwają ostatnie przygotowania do starcia finałowego. Zapraszamy Państwa na relacje z tego meczu. Witamy Państwa z Moskwy. Czekamy już na to wielkie piłkarskie wydarzenie. Na 21 finał Mistrzostw Świata, na który zapraszają Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Miejmy nadzieję, że to będzie finał, do którego będziemy wracali. Finał, który zapamiętamy na długie lata. Przywykliśmy do tego, że Mistrz Świata zawsze jedzie na kolejny turniej, by bronić tytułu. Jedyny wyjątek przydarzył się w roku 1934 na Mundialu we Włoszech, na który nie pojechali Urugwajczycy. Zrobili to w ramach protestu przeciwko niechęci europejskich drużyn do wzięcia udziału w mistrzostwach właśnie w Urugwaju. Realizator pokazuje nam skład Portugalii. To system 4-4-2 z cofniętym środkowym pomocnikiem. Obrona zabezpieczona, a to z atakiem. Sam się zastanawiam. Wsparcie ze środka będzie ograniczone, więc ciężar... Pięknie go dostrzegł. Nieudana akcja. Piotr Zieliński. Na tym stadionie gościły już chyba wszystkie możliwe imprezy sportowe. Igrzyska olimpijskie. Lekkoatletycznym zdecydował się na strzał. Ale świetnie wyczuł to Rui Patricio. No, ładne zgranie głową do kolegi z drużyny. No, Lewandowski. Rui Patricio, ależ on to obronił. Będzie rzut rożny. Rzut rożnego w pole karne. Piłka wybita z pola karnego. André Silva. Mogą teraz zaskoczyć obronę szybkim wyjściem. A teraz Cristiano Ronaldo. Dobrze się pokazał. Cristiano Ronaldo! Jeśli ktoś będzie robił składankę filmów z kiksami, obawiam się, że ta akcja będzie jednym z faworytów. Żeby zmarnować taką okazję, trzeba się naprawdę postarać. Zieliński. Polacy atakują. Lewandowski. Guerreiro. Adrian Silva. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. Milik. Linetti. Blisko pole karne. Nie dawali rywalom spokoju i zmusili ich do popełnienia błędu. Grosicki. Blokuje ten strzał. Mogło być groźnie. Naprawdę niewiele brakowało. Mógł być gol. To pytanie, jak to mogło nie wpaść do bramki? To powinien być gol. Piękny gol. No, widzimy w powtórce. Dobre ułożenie stopy. Ładny strzał, ale gola nie ma. Pepe. Adrian Silva. Rozrzucenie do boku. Dobrze prowadzi piłkę. Przy piłce Ronaldo. Zgadzam się z decyzją arbitra. Był spalony. Wprawdzie minimalny. Jakub Błaszczykowski. Niecelne podanie Błaszczykowskiego. Szkoda, że nie opanował tej piłki. Robert Lewandowski. André Silva. Cristiano Ronaldo. Bramka! Strzelił pierwszego gola finału. Obrońcy przysnęli i jest gol. Piękny gol. Ale szansa, kibice. Wiele wydali, żeby ten mecz już się skończył z takim właśnie wynikiem. Oglądamy powtórkę tego gola. Pięknie uderzył w samiusieńki róg bramki. Wznowienie gry, przypomnę, prowadzenie. Lewandowski przed szansą. Milik. Dobrze się zachował bramkarz, ale piłka wciąż na boisku.
I sędzia pokazuje, że będzie rzut rożny. No i mamy przerwę w grze, a sędzia sięga po kartkę. Już wcześniej sygnalizował, że ukaże zawodnika. Nie wyszło im to wybicie. Piotr Zieliński. Może spróbować uderzenia na bramkę. Ale zmarnował doskonałą szansę. Pudło i wciąż przegrywają. Jest przejęcie i mają szansę. Adrian Silva. Blisko już do bramki. André Silva. Lubi grać na granicy spalonego, ale powinien bardziej uważać. Maciej Rybus. Lewandowski. William Carvalho. André Silva. Portugalia w natarciu może być groźnie. Linetti. Milik. Dobrze, Lewandowski ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. I będzie rzut rożny. Dośrodkowanie z rożnego w szesnastkę. Jakub Błaszczyk. Błaszczykowski! Jest! Jedna w siatce! Mają wyrównanie! Ale Dinam cios za cios, nikt tu nie zamierza odpuścić. Do końca jeszcze mnóstwo czasu, możemy spodziewać się kolejnych goli. A jest remis. Znowu oba zespoły muszą od nowa pracować na wygraną. Jest remis. Czekamy na rozwój wypadków. Adrian Silva. Bernardo Silva. Spójrzmy, Portugalia przed szansą. Hop. Cristiano Ronaldo strzela. O wiele za wysoko, bramkarz tylko odprowadził piłkę wzrokiem. Uwaga, strata i przeciwnik przy piłce. Gwizdek sędziego, faul. Ciekaw jestem, jakie będą konsekwencje. No i stało się. Zawodnik reprezentacji Polski obejrzał właśnie żółty kartonik. Arbiter niestety nie miał za bardzo innego wyboru. Świetny przegląd pola. Dośrodkowanie w pole karne. Walczą piłkarze o pozycję. Półmetek starcia gigantów. I ruszyli przed nami druga połowa finału Mistrzostw Świata. Tu już nie ma miejsca na kalkulacje. Tu trzeba rzucić wszystko na jedną szalę. No, już blisko pole karne. Szkoda, mógł przejąć. Niewiele brakowało. I walczyli rzut rożny. Centruje z rogu w pole karne. O, nie ma gola. Odbita od słupka piłka ląduje poza boiskiem. I mamy kolejny rzut rożny. Piłka dośrodkowana z rogu. Piłka wybita z pola karnego. Trochę się zbliżył do pola karnego. Sędzia nie przerywa gry. Jest groźnie, może strzelać. Zdjął mu praktycznie piłkę z nogi. Bardzo dobra, solidna gra w pierwszej połowie w jego wykonaniu. No, świetna robota. Dzięki jego bramce wyrównali i udało im się do przerwy ten remis donieść. Fatalne podanie, no i strata. No, zobaczmy, może być groźnie atak Polaków. Ten strzał może im dać prowadzenie. Będziemy mieli teraz rzut rożny.
Dośrodkowanie z rzutu rożnego. Glik! Jest gol! Prawda, proszę Państwa! Gol marzenie! To jeszcze nie koniec emocji, zostało trochę czasu, bo przecież tylko jedna bramka. Mamy powtórkę i popatrzmy, jak znakomicie puszkował. Świetna sytuacja, bramka nie do obrony. Portugalia od środka po stracie bramki. Bernardo Silva. Guerreiro. Adrian Silva. Blisko pole karne. Dobra okazja. I będzie rzut rożny. Dośrodkowanie. Ronaldo strzela. Dobrze piąstkował przy tym rzucie rożnym. Nie próbował łapać piłki. Ponownie rozpoczną grę od rzutu rożnego. Trener dokonał pojedynczej zmiany. Nie zmieni się ich taktyka. Myślę, że konsekwentnie będą starali się utrzymać to prowadzenie. Z rzutu rożnego w pole karne. Nie wyszło im to wybicie. Milik. Pressing ze strony rywali. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. No, z tego miejsca można strzelać. Może zdecydować się na strzał. Gol! Kolejny do korekcji. Mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać. Obrona nie miała tutaj nic do powiedzenia. Strzał z bliska. Niemal wjechał z tą piłką do bramki. 3-1. To nie jest wynik, w którym wszystko jest już przesądzone. Cristiano Ronaldo chce wyprowadzić atak. Świetna obrona. Atak przerwany, piłka wybita, zagrożenie na razie minęło. Trener dokonał zmiany, liczy, że nowy zawodnik rozrusza grę kolegów. No, nie mają innego wyjścia, przegrywają w drugiej połowie. Cristiano świetnie przejął to prostopadłe podanie. Michał Pazdan nie patyczkuje się. Tym strzałem może zmniejszą straty do rywala. Nie ma innej możliwości, będzie gol! Jest bramka! Proszę tylko spojrzeć na tę radość kibiców na trybunach. Wpakował piłkę w sam róg bramki przy spojeniu poprzeczki ze słupkiem. Bramkarz niewiele mógł tutaj zrobić. 3-2 to tylko jedna bramka przewagi, a obie drużyny lepiej radzą sobie w ataku niż w obronie. Milik pewnie zastanawia się, jak mógł spudłować w tej sytuacji. Piotr Zieliński. Popatrzmy na tę ofensywę. Cristiano Ronaldo strzela. Udana interwencja bramkarza. Piłka w jego rękach. 15 minut pozostało do końca regulaminowego czasu gry. Jest przejęcie i mają szansę. Nie jest sam. Jest szansa. Jeśli chcą zremisować, muszą bardziej się postarać. Łukasz Piszczek. Linetu. Atak Polski. Ma trochę miejsca na strzał. Andre Silva. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Do końca meczu pozostało 8 minut. Polacy atakują. Sławomir Peszko. Linetti. Arkadiusz Milik. Milik! Udana interwencja bramkarza, ale piłka wciąż w grze. No, będzie gol, ale znowu kapitalnie to wybronił. Piłka dalej na... Piłka nadal w grze. Znowu fantastyczna postawa bramkarza. Out. Piłka dla Polaków. Selekcjoner Portugalczyków zdecydował się na zmianę. Danilo Pereira. Nelson Semedo.
Jose Fonte. Rozpoczynają jedną z ostatnich akcji tego spotkania. Być może uda im się wyrównać. No zobaczmy, może być groźnie atak Polaków. No chyba nie do końca o to mu chodziło. Milik! Ach, nie ma bramki! To był dobry strzał głową, minimalnie niecelny. Zaskoczył tam obronę, bramkarz też spóźnił się z interwencją. Szkoda tej okazji. Niech mnie ktoś uszczypnie! Czy to się dzieje naprawdę? Proszę Państwa, Polska zostaje mistrzem świata! Niewiarygodne, piękne, brakuje mi słów! Tyle lat relacjonuję mecze polskiej reprezentacji, ale to jest najpiękniejsza chwila, jaką przeżyłem na stanowisku komentatorskim. Też nie wiem, co powiedzieć, naprawdę, że łza się wokół kręci, gdy patrzymy na to, co się tutaj dzieje. Mało kto wierzył w taki wynik, a jednak wspaniały sukces i pięknie jest być częścią tej wielkiej chwili. Już wchodzą powoli na podium, by za moment odebrać tę najważniejszą nagrodę, Puchar Świata, którego replikę zabiorą potem ze sobą. Wszyscy w napięciu wyczekują na ten moment. Kapitan drużyny już gotowy, już zaraz chwyci trofeum i wzniesie je w górę w triumfalnym geście. Wszyscy podekscytowani, fotoreporterzy przygotowani. Popatrzmy, wszyscy czekamy na ten moment i za chwileczkę, tak, są mistrzami świata! I to nazwa ich kraju dołączy na podstawie pucharu do tych już tam widniejących, począwszy od RFN z 1974 roku. Dołączy do wspaniałej historii tych turniejów i ten puchar zaraz będzie wędrował, będą go sobie przekazywali, każdy chce go dotknąć. I teraz podbiegają do trybun, do sektorów zajętych przez kibiców, którzy im towarzyszyli, którzy w nich wierzyli, by cieszyć się razem z nimi i podziękować za doping. Niezapomniane chwile dla fanów, błyskają flesze, każdy chce mieć zdjęcie na pamiątkę. Warto było przemierzać te niezliczone kilometry, by być z drużyną, by móc się razem z nią cieszyć z tego triumfu. A teraz na koniec czas na ostatni punkt programu, czyli pamiątkowe zdjęcie z pucharem. Błyskają flesze, trzaskają migawki, nowi mistrzowie uwiecznieni przez fotografów. No, ładne zgranie głową do kolegi z drużyny. No Lewandowski! André Silva, Cristiano Ronaldo! Dobrze, Lewandowski ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Jakub Błaszczykowski.